Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jest 6 rano i to jest bardzo ważny film, bo to jest początek pewnej serii, którą bym chciał wprowadzić. Dlatego ten odcinek będzie trochę dłuższy niż zwykle, niż te, które będą następne, kolejne. Już przechodzę do meritum. Na moim kanale Martin de Simons od lipca w dziale społeczność umieszczam zadania z niemieckiego w formie ankiet. Najczęściej to są zadania, pytania wielokrotnego wyboru, czyli jest jakieś zadanie po niemiecku i macie 3-4 możliwości i w tej ankiecie, bo na dziale społeczność jest możliwość ankiety, ja to rozumiem jako, czy też interpretuję jako pytanie wielokrotnego wyboru, zaznaczacie właściwą odpowiedź. Zaznaczam, że coś takiego w ogóle jest, że kanał YouTube, ten, który teraz oglądacie, macie link zaraz pod tym filmem, macie link do tego kanału. Wiem, że oglądacie to ten film, wiecie, w ciągu innych filmów, które teraz gdzieś tam sobie oglądacie właśnie, oglądaliście i będziecie oglądać. Natomiast mam swój profil na kanale. To jest dziwne, co gadam, bo to jest jasne. Natomiast nie tylko filmy, nie tylko wideo publikuję. Publikuję również zadania, publikuję również treści, z którymi macie się zmierzyć. Zachęcam Was, żebyście się zmierzyli z tymi zadaniami, które są właśnie w dziale społeczność. Tak. I punkt drugi. Dostałem sugestię, żeby te formy pytań dać Wam tych odpytajek, bo to się będzie nazywało właśnie odpytajki codzienne, żeby Wam dawać w formie wideo. Będą publikowane codziennie o 6 rano. I teraz treść tego zadania, tej odpytajki, to będzie jakieś zadanie, z którym będziecie się musieli, brzmi mocno, zachęcam do zmierzenia się z tym zadaniem. Najpierw mówię zadanie po polsku, potem mówię wersję niemiecką, ale jedno słowo będzie nieuzupełnione, będzie luka i będę Wam dawał 3-4 możliwości odpowiedzi na to zadanie. I oczywiście możecie uzupełniać, zachęcam do tego, żebyście pisali w komentarzach odpowiedzi właściwe. Natomiast ja ostatecznie powiem wersję właściwą. Ta odpytajka ma służyć, ma trwać kilka minut. To ma być taka Wasza codzienna aktywacja do nauki języka niemieckiego. Może zachęci Was do nauki ze mną. W opisie filmu każdego i w pierwszym komentarzu będziecie mieć linki do archiwum lekcji grupowych, które robię codziennie, co tydzień. W opisie nie chcę wchodzić w szczegóły, bo ja zachęcam Was do nauki ze mną, to jest jasne. Zachęcam Was też do wsparcia mojego kanału. Nawet jeżeli wspieracie, podoba Wam się to, co robię i nie chcecie korzystać bezpośrednio z lekcji ze mną, zachęcam Was do tego, żebyście zdecydowali się na wsparcie mnie przez Patronite, na którymś tam z progów, których chcecie. Ale jednocześnie nie chcę od Was pieniędzy za nic. Tak naprawdę oferuję też materiały do nauki. Nie? Opis tych form nauki ze mną macie też w opisie tego filmu. Technicznie. Chodzi o to, że codzienne publikowanie filmów jest to dla mnie dosyć uciążliwe, ponieważ ja trochę, nie mam tego czasu aż tyle. Nie mam tego czasu aż tyle, żeby móc to montować i bawić się w obróbkę. Dlatego te filmy są nagrane, rozumiecie, na żywo. W sensie takim, że ja je nagrywam, włączam rekord, nagrywam i włączam stop i koniec. I nie robię z tym filmem nic więcej. Zrobię tak przez parę filmów, paręnaście. Chodzi o to, żeby przyspieszyć proces publikowania tych materiałów na wideo. Gdybym ja to przerabiał teraz, a wiecie, no mam lekcje swoje, mam lekcje prywatne, mam lekcje grupowe, trochę tych materiałów jest i to powoduje, że bałem się tej formy, którą teraz chcę zacząć właśnie z powodu montażu.
jeżeli macie, montujecie filmy, to wiecie, o czym mówię. Trzeba to przyciąć, trzeba dać intro, trzeba pousuwać niepotrzebne rzeczy, coś tam zmodyfikować. Chciałbym tego uniknąć w formie właśnie takiego żywego nagrywania. Nie wiem, mam nadzieję, że to wyjdzie i będzie wam się podobało. Także to jest film początkowy, pierwszy, w sensie takim, że rozpoczynam tym filmem tę serię. Filmy się będą pokazywać, będą publikowane od poniedziałku do piątku. Może jakieś wyjątki będę robił w soboty. To trochę też zależy od materiału, ile mi się uda nagrać. Wiadomo, że nagram, pójdę do lasu teraz, jak jestem w lesie falkowskim, no to nagram kilka, może na tydzień, może na półtorej, może na dwa tygodnie i będę chciał mieć zapas tych filmów, dlatego będę je na pewno nagrywał z jakimś tam wyprzedzeniem. Sugerujcie też w swoich komentarzach czasowniki, zwroty, z którymi chcielibyście dostać zadania. To też będzie takie dla mnie wyznacznik jakiegoś kierunku, w którym moglibyśmy pójść. To tyle. To jest temat wstęp, film wstępny, trailer, że tak powiem, zwiastun. Pamiętajcie, że w tytule filmu będzie tytuł Odpytajki codzienne, będzie data i będzie godzina 6 rano. Data oczywiście kolejnego dnia, to jest jasne. I to będzie w tytule. Nie będzie w tytule treść. Nie będę pisał, o czym jest odpytajka, tylko będę pisał właśnie datę i godzinę. To tyle. To jest wstęp. Zapraszam do oglądania całej tej serii. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.